czcigodni kapłani, z księdzem kustoszem Tomaszem i z księdzem duszpasterzem służby liturgicznej Arturem na czele, drodzy bracia i siostry, i wy jeszcze bardziej, drodzy kandydaci jeszcze na ceremoniarzy. Dzisiaj gromadzimy się tutaj, w tym sanktuarium świętego Jana Pawła II, aby pobłogosławić tych nowych ceremoniarzy parafialnych. Jest to wyjątkowy moment w życiu naszej diecezjalnej wspólnoty, też myślę w życiu tych wspólnot parafialnych, w których będą posługiwać. Też znakiem tej wyjątkowości jest obecność tylu kapłanów. To też pokazuje, jak bardzo ta posługa ceremoniarza jest istotna i ważna w parafii. Jest potrzebna. Księża potrzebują waszej pomocy w organizowaniu liturgii parafialnych. I wy dzisiaj podejmujecie się tej ważnej misji służby Bogu i swoim wspólnotom parafialnym. Cieszę się tak po ludzku autentycznie, że dzisiaj mogę być tutaj razem z wami w tym takim ważnym dniu dla was, wraz z waszymi bliskimi, waszymi duszpasterzami. Dziękuję Panu Bogu za was i za wasze wytrwanie w dążeniach do tego dnia. Przecież już to ksiądz kustosz wspomniał, musieliście przeżyć, wysłuchać wiele wykładów, zdać egzaminy, odbyć praktyki, przeżyć konkretną formację. Pewno nie było to łatwe, ale właśnie to, co jest trudne, to, co jest wyzwaniem, staje się dla nas ważne, istotne. I to jest piękne świadectwo, że młodzi ludzie interesują się liturgią, żyją nią i chcą być za nią odpowiedzialni, chcą o nią dbać. I chciałbym dziś w kontekście dzisiejszej Ewangelii przypomnieć o roli i zadaniach ceremoniarza oraz o znaczeniu tej służby w Kościele. W dzisiejszej Ewangelii według świętego Marka słyszymy, że Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, a Jego uczniowie zrywali kłosy. Faryzeusze, zawsze czujni na przestrzeganie prawa, zarzucili Jezusowi, Jego uczniom, łamanie szabatu. Pan Jezus odpowiedział im, przypominając historię Dawida, który w potrzebie jadł chleby pokładne, które były zarezerwowane dla kapłanów. Jezus powiedział: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. W tej perykopie Jezus uczy nas, że prawo i zasady powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Wszelkie przepisy liturgiczne, które mamy w Kościele, mają prowadzić nas do głębszego spotkania z Bogiem. Ceremoniarze tutaj odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że liturgia przebiega w sposób godny, piękny i uporządkowany, aby każdy z nas mógł głęboko przeżywać spotkanie z Chrystusem. Dzisiaj bardzo doceniam wasze działania, bo i dzisiejsza liturgia nie byłaby tak piękna i uporządkowana, gdyby nie wasza posługa. Zadania ceremoniarza. Ceremoniarz parafialny ma wiele ważnych obowiązków. Wy o nich doskonale wiecie. Przede wszystkim ceremoniarz jest odpowiedzialny za koordynację i przygotowanie liturgii. Musi dbać o to, aby wszystkie elementy liturgii były odpowiednio przygotowane. Księgi liturgiczne, naczynia, szaty liturgiczne i wszystkie inne potrzebne przedmioty. Musi znać przepisy liturgiczne i umieć je zastosować w praktyce, zawsze pamiętając, że liturgia jest przede wszystkim modlitwą Kościoła. Ceremoniarz jest też trochę takim liderem wśród ministrantów. Ma być dla nich przykładem, w pewnym sensie mentorem. Powinien ich uczyć, jak służyć przy ołtarzu i z godnością i szacunkiem, ale także jak przeżywać swoją wiarę na co dzień. Ważne jest to osobiste świadectwo waszego osobistego życia. Nie tylko tego, co robicie przy ołtarzu, ale też poza Kościołem, w
wśród waszych kolegów, przyjaciół, w szkole, tam gdzie, mówiąc ogólnie, w świecie. I moi drodzy, ważne jest to, abyście byli w swoich środowiskach, w swoich rodzinach, wspólnotach świadkami wiary. To jest, myślę, główne zadanie ceremoniarza tak naprawdę. Żeby jego życie było godne, żeby jego życie było piękne, żeby jego życie było złączone z Panem Bogiem, złączone z Eucharystią, a więc ta ciągła troska o to, by być w stanie łaski uświęcającej, aby w czasie każdej mszy świętej, w której uczestniczę, w której posługuję, móc przyjąć Go w Komunii Świętej. Ważne jest to, moi drodzy, pamiętajcie o tym. To jest o wiele ważniejsze niż to, czy wszystko zrobisz przy ołtarzu w sposób bezbłędny. Ewangelia, a służba ceremoniarza. Bo wracając do dzisiejszej Ewangelii, widzimy, że Jezus stawia człowieka i jego potrzeby ponad sztywne przepisy. To samo dotyczy służby ceremoniarza. Chociaż przepisy liturgiczne są ważne, ceremoniarz musi pamiętać, że służy Bogu i wspólnocie Kościoła. Jego rola to ułatwienie spotkania wiernych z Chrystusem, który jest obecny w liturgii. Jezus powiedział, co wolno w szabat, czyni coś dobrego czy coś złego, życie uratować czy zabić. Te słowa przypominają nam, że nasza służba w Kościele ma zawsze prowadzić do czynienia dobra, do budowania wspólnoty, do ukazywania miłości Boga i piękna liturgii. Ceremoniarz poprzez swoją służbę ma się przyczyniać do tego, aby liturgia była miejscem, gdzie każdy może doświadczyć miłości i obecności Boga. Nie wyobrażam sobie jakichś konfliktów związanych właśnie ze służbą liturgiczną, bo ceremoniarz uważa inaczej. Pamiętajcie, dobro człowieka, dobro wspólnoty jest ponad pewnymi suchymi zasadami, które są bardzo ważne i które trzeba wypełniać, trzeba o nich uczyć, przekonywać innych, ale właśnie zawsze w duchu miłości, w duchu tego dobra, który ma budować wspólnotę, budować jedność. O tym bardzo mocno pamiętajcie. Bo, drodzy ceremoniarze, jeszcze nie ceremoniarze, za chwilę oficjalnie, przyjmiecie to błogosławieństwo jako znak, że Kościół was potrzebuje i docenia waszą służbę. Niech wasza posługa przy ołtarzu będzie zawsze wyrazem waszej wiary i miłości do Chrystusa. Pamiętajcie, że służycie nie tylko liturgii, ale całej wspólnocie wiernych, pomagając im zbliżać się do Boga. I niech Pan Jezus, który jest Panem Szabatu, prowadzi was w waszej służbie i daje wam siłę oraz mądrość potrzebną do wypełniania waszych zadań. Niech Maryja, Matka Kościoła, otacza was swoją opieką i wspiera na każdej drodze waszego powołania. I pamiętajcie, abyście zawsze byli pięknymi świadkami miłości i umiłowania liturgii i swoim życiem pokazywali, że chrześcijanin, ten, który żyje liturgią, który jest złączony z Chrystusem w Eucharystii, powinien to pokazywać w swoim życiu, w swoim postępowaniu, w tej swojej postawie, w której jest zawsze widoczny szacunek dla drugiego, miłość, ta chęć służby i bardzo mocno, moi drodzy, walczcie z taką pychą, z tym poczuciem, że ja wiem więcej, bo ja mam kurs, a ktoś inny nie ma tego kursu. Bądźcie pokorni. To jest droga, po której Pan Jezus chciałby na pewno widzieć was. W ten sposób, idąc za Chrystusem, celebrując różne liturgiczne spotkania, pomagając je organizować. Pamiętajcie, najważniejszy w tym wszystkim jest Bóg i wasza relacja i relacja innych z Panem Bogiem, bo przecież liturgia do tego ma nas prowadzić i to właśnie ma
wyrażać. Amen.